Koruś! Ała, ała! Hej kochani, witam Was serdecznie w okolicznościach ogródkowych. Tak jak miesiąc temu nagrałam filmik z rozciąganiem właśnie w tych klimatach, pojawiło się kilka zapytań właśnie w związku z tym rozciąganiem i pomyślałam sobie, że pogadamy sobie dzisiaj ogólnie o rozciąganiu, o moim podejściu, skąd mi się to wzięło i moje triki. Od czego należy zacząć? Od ćwiczenia. Po prostu. Dla mnie osobiście najważniejsze w rozciąganiu nie jest strój, nie jest mata, tylko świadomość ciała. To jest dla mnie tak przyjemna rzecz i tak świadoma. Nie chcę brzmieć tutaj jak jakaś szamanka, naprawdę, ale to jest to, co ja robię podczas rozciągania. Ja nie zastanawiam się, okej, teraz jeszcze takie ćwiczenie trzeba odbębnić, albo takie, tylko jakby zastanawiam się, ile w mojej nodze jest mięśni, ile jest ścięgien, które jeszcze dzisiaj jakby nie zostały ruszone. Wiecie, o co chodzi? Czyli robię sobie skłon i się zastanawiam, gdzie jeszcze mnie dzisiaj nie zabolało. I od tego należy zacząć, myślę, żeby przy rozciąganiu zobaczyć, który punkt w naszych nogach się rozgrzewa. Ojej, Koruś, przeszkadzasz mi. A później tylko po prostu ćwiczyć. I nieważna jest mata, tutaj nieważny jest strój. To możecie robić na łóżku, podczas oglądania telewizji, podczas gadania, podczas uczenia się, rozłożyć sobie nogi, zrobić parę skłonów. To bardzo dużo daje. Zdradzę Wam sekret, o którym nikt nie mówi. Mam wrażenie, że nigdy nie poruszał tego tematu. Mianowicie regularność w rozciąganiu. Naprawdę, ja nie należę do systematycznych osób. I fakt faktem, pokazuję Wam czasami na Instagramie, jak się rozciągam, jak robię wygibasy. Uwierzcie mi, że ja codziennie nie staję na głowie i codziennie nie ćwiczę jogi i codziennie się nie rozciągam do szpagatu, bo po prostu mi się nie chce, są tygodnie, w których zapominam tego robić. Natomiast jest coś, co pozwala mi jakby utrzymać tą moją elastyczność i to są bardzo małe rzeczy. To może być 15 sekund rozciągania. To jest już mój nawyk i nie traktuję tego jako ćwiczenie, jako podejście do rozciągania. Nie wyciągam wtedy maty, nie ubieram wtedy leginsów, zazwyczaj jest to w piżamie przed snem albo jak wstanę, chociaż zazwyczaj przed snem. Po prostu przed wejściem do łóżka robię sobie kilka takich tutaj na jedną nogę, trochę skłonów, siadam w rozkroku, powyginam się tak, że czuję, że rozciągają mi się na nowo te pachwiny, ścięgna, mięśnie i kości, że mi się to wszystko rozciąga. To jest dosłownie kilka czk, 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 czk i już, koniec. I to jest ten trik i to jest ten magiczny faktor. Tak sobie robię, rozciągam, szczela mi to. Musi poszczelać sobie trochę tak. Tak sobie przechodzę przez cały pokój. I to jest moje regularne rozciąganie. Albo na przykład w ciągu dnia gdzieś tam rozmawiam przez telefon i kładę sobie jedną nogę na parapet, zginam ją w kolanie i robię kilka, wiecie, takich pogłębień. I to wszystko. I to pozwala mi utrzymać szpagat w normie, mimo tego, że nie rozciągam się regularnie. Skąd wzięła Ci się zajawka na rozciąganie? Trudno powiedzieć. Od dziecka miałam trochę bzika na tym punkcie. Gdzieś tam jako mała dziewczynka coś mówiłam o szkole baletowej, że ja bym chciała do szkoły z internatem. Bardzo szybko zostało mi to wybite z głowy, z różnych względów. Dużo się rozciągałam podczas oglądania jakichś kaset na VHS. Oglądałam telewizję i po prostu działałam. A następnie mama zapisała mnie do Młodzieżowego Domu Kultury na tańce i tam zostałam przez 12 albo 13 lat. Miałam styczność z takimi ćwiczeniami dwa razy w tygodniu, a teraz jakby sama je już praktykuję, bo podoba mi się to rozciągnięcie, bardzo to lubię, od początku to lubiłam. Są osoby, które nie przepadają za tym uczuciem rozciągania i na przykład dążą do samego szpagatu, a kluczem dla mnie jest to, nie rozciągam się dla efektów, tylko rozciągam się dla samego rozciągania. Ja bardzo lubię ten proces, ja bardzo lubię to uczucie od zawsze, od bardzo wczesnych lat. Uczucie rozciągania jest poniekąd uzależniające i przyjemne po czasie, kiedy orientujesz się,
że jak sobie zrobisz parę tu i trochę cię tutaj pociągnie, to dobrze na ciebie działa, bo nie jesteś starą, zastaną, taką spróchniałą dziewczyną, tylko jestem elastyczna. Także jak komuś wpadnie jakaś piłka za płot, to jestem pierwsza, żeby przeskoczyć i żeby się wspiąć. Jeśli, nie wiem, mój kot z jakiegoś powodu znalazłby się na drzewie, to jestem pierwsza, żeby na nie wejść. Trochę pomaga mi też to rozciąganie, nie? Że mam takie umiejętności. Się zagalopowałam. Ile trzeba się rozciągać, żeby ogarnąć szpagat? Myślę, że jest to kwestia indywidualna. Ogląda to kilka tysięcy osób i każdy z Was ma inną drogę za sobą. Niektórzy z Was nigdy nie ćwiczyli na WF-ie, a niektórzy zdobywali medale w koszykówki, a niektórzy z Was chodzili kiedyś na tańce. To naprawdę zależy. Myślę, że od ogólnie predyspozycji, czyli przygotowania ciała, jakby od fizyczności waszej, od budowy miednicy, ogólnie od budowy ciała, chyba od tego, jak bardzo, jak odczuwacie ten ból i czy to lubicie. Nie wiem, możecie dać mi znać w komentarzach, czy jest ktoś, kto może ćwiczyć i nigdy sobie nie poradzić ze szpagatem. Aha, chciałabym Wam powiedzieć, że każdy może zacząć się rozciągać, niezależnie w jakim wieku jesteście. Nie chciałabym, aby zdemotywowało Was to, że ja już to robiłam od wcześniejszych lat. Myślę, że najlepiej to będzie zrobić tak, aby zapytać się Was i dajcie znać w komentarzach, czy na przykład jest ktoś tam, kto ćwiczy i nie potrafi tego szpagatu, albo może ktoś z Was miał takie doświadczenia, że udało mu się po 2 tygodniach. Dajcie znać, jakie macie jakby tam wcześniejsze doświadczenia z ruchem i jak to wpłynęło później na, wiecie, Wasze pogłębienie szpagatów. Może ktoś się zainspiruje. Ja Was zachęcam serdecznie i przede wszystkim zachęcam do tego, aby cały ten proces i ta droga Wam się podobała, niż mieć w głowie tylko cel. Jeśli polubicie sam proces i będzie Wam się miło do niego wracało, chociażby nawet przy oglądaniu Netflixa, to myślę, że szybciej to ogarniecie i będzie Wam się po prostu milej ten szpagat kojarzył, nie? No bo tak naprawdę co? Będziecie umieć robić ten szpagat i co zrobicie? Usiądziecie na rynku w Krakowie i zrobicie: ha ha, patrzcie, umiem szpagat. No chyba nie o to chodzi, więc warto polubić tą drogę, bo się okaże, że zrobicie ten szpagat całkiem szybko i co potem, nie? Więc pamiętajcie o tym, co to niesie za sobą. I jak ja sobie myślę, że to niesie za sobą piękne, zdrowe nogi na starość, albo że będę sobie śmiało wchodziła po schodach, albo będę fajną, zgrabną mamą i zgrabną babcią, nie? To już mi to bardziej poprawia humor niż to, że umiem szpagat. No i co teraz, nie? Jak trzeba zarabiać na życie, jak trzeba sprzątać, jakby ten szpagat nie robi mi nic w życiu. Ale to, co idzie w tej drodze do szpagatu, jest spoko. O Jezus, nie zabrzmiałam jak coach, ale no mówię to z mojej perspektywy. Polecasz jakieś kanały na YouTubie z ćwiczeniami i rozciąganiem? Bardzo lubię takie bardzo delikatne rozciąganie i poleciłabym Wam Gosię Mostowską, którą się tak naprawdę inspirowałam, tworząc mój film o rozciąganiu. W sensie chodziło mi o klimat. Bardzo lubię ten klimat Gosi. I to jest rozciąganie i jakby to są filmy, do których ja bardzo chętnie wracam. Ponieważ one nie narzucają żadnej presji, to nie ma być szybko, to nie ma być, wiecie, mcych z jakimś bitem w tle i tak dalej, i bardzo źle mi się kojarzą takie ćwiczenia, więc ja lubię ten spokój, tak żebym miała czas pomyśleć, pomyśleć też trochę o tym całym moim ciele i żeby to był taki rytuał. Więc ja Wam polecam Gosię Mostowską, mogę Wam podlinkować na dole jakieś jej filmiki z rozciąganiem i oczywiście zachęcam też do mojego filmiku. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że rozwiałam niektóre wątpliwości, że usatysfakcjonowały Was moje odpowiedzi. I pamiętajcie o tych komentarzach, żebyście dali znać, jak to tam u Was wyglądało z rozciąganiem, jaki macie stosunek, czy Was boli, czy lubicie, czy jest to dla Was jakaś taka zmora. Jakaś taka zmora. I padła mi bateria. Dajcie mi znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. Buźka. Do zobaczyska. Następnie w filmie ja zapraszam też na Insta. Tu wyskakuje graficzka. Pa, pa.